27 września roku 1941 bombowiec 305 Dywizjonu Ziemi Wielkopolskiej imienia marszałka Józefa Piłsudskiego Wellington o numerze W-5557 wracał z operacji nad niemieckim Köln do bazy Royal Air Force Lincoln. Niestety bardzo słaba widoczność nie pozwoliła Polakom bezpiecznie wylądować. O godzinie 1:30 miejscowego czasu maszyna rozbiła się o bagnisty teren Hatfield Moor nieopodal pasa startowego o numerze 232. Na miejscu zginęli sierżant pilot Eugeniusz Buszko, plutonowy Jerzy Lejche, kapral Wiktor Wasilenko. W miejscowym szpitalu w Doncaster umiera Tadeusz Korczyk. Cała czwórka polskich poległych pilotów zostaje pochowana na cmentarzu lotników polskich w Newark-on-Trent. Katastrofę przeżyli porucznik Stanisław Barzdo, plutonowy Zdzisław Pisarek, Państwo, koleżanki, koledzy, na samym początku tej naszej skromnej uroczystości, skromnej, ale jak też ważnej, chcielibyśmy wraz z Mariuszem, wraz ze Stowarzyszeniem Polskie Miejsca Pamięci i ja we własnym, chcielibyśmy Was bardzo serdecznie wszystkich powitać, ale nade wszystko podziękować Wam za Waszą obecność. Dziękujemy Wam wszystkim razem i każdemu z Was osobna. W sposób szczególny pragniemy wyrazić swoją wdzięczność przedstawicielom władz państwowych, pani Monice Rusieckiej, za to, że jest tu razem dzisiaj z nami. Bardzo dziękujemy pani Moniko za panią obecność. To jest dla mnie bardzo ważne, także po prostu nie ma za co dziękować. Wychowanie dobre w modzie, a tutaj sami dżentelmeni, więc bardzo dziękujemy. No i chcielibyśmy też prosić właśnie tą panią, nie bez powodu i przyczyny, żeby to pani dokonała wraz z dziećmi odsłonięcia tej tablicy, a potem przejdziemy. Więc bardzo prosimy pani Moniko. Na dół. Raz, dwa, trzy. Brawo. Ja uważam, że trzeba pamiętać, szczególnie w tym roku, kiedy jest okrągła rocznica wybuchu II wojny światowej, trzeba pamiętać o Polakach, którzy brali udział. W zasadzie no, nie mieliśmy państwa, bo z obu stron zostaliśmy zaatakowani i przez Niemców, i przez Rosjan, ale Polacy walczyli wszędzie. Od momentu praktycznie 1 września z innymi wojskami i trzeba pamiętać o tym, że walczyli również z Anglikami. I te zasługi, które tutaj Polacy mieli, szczególnie w bitwie o Anglię, szczególnie polscy lotnicy, to jest jeden z przykładów, który teraz widzimy. Nie jest to jedyna załoga, która się rozbiła przecież w Wielkiej Brytanii, wracając z misji. Ci bohaterowie wracali z kolonii. Przeżyło ich czterech, niestety czterech zginęło, dwóch przeżyło, ale jeden z nich
bodajże 2 lata później zginął, wracając znowu z misji lotniczej. Więc taka tragiczna historia, ale musimy o tym pamiętać, bo to jest nasza historia. Tutaj widzimy dzieci, które na to patrzą. One to wszystko z nami będą robiły, one to pociągną dalej. I to jest niesamowicie ważne. Chciałam właśnie im podziękować i podziękować rodzicom, że dbacie o takie wychowanie patriotyczne dzieci, bo to jest nasza siła, to jest nasz kręgosłup. I jeżeli mamy świadomość własnej tożsamości, własnej historii, bohaterstwa przeszłych pokoleń, to będziemy trwać. Mariusz, teraz. Ja chciałbym jeszcze podziękować tylko, bo bez tych ludzi na pewno by ta tablica nie powstała. Przede wszystkim dziękuję Łukaszowi Grady z Irlandii, dzięki któremu trafiliśmy w to miejsce, dokładnie w tamto miejsce, w tych krzaczkach. Dziękuję także Grzegorzowi Kocz, który udostępnił nam te piękne zdjęcia lotników. Także dziękuję pani Emmie Barnes, która mieszka tutaj niedaleko, która nie mogła dzisiaj być z nami, a ona po prostu prowadzi śledztwo na temat tych wszystkich pilotów i tego miejsca dokładnie. I pani Janet, menadżerce parku, która pozwoliła nam postawić tą tablicę właśnie w tym miejscu. Dziękuję.